Szkoła we Wziąchowie Wielkim obchodziła drugą rocznicę nadania jej imienia Wandy Rutkiewicz. W zeszłym roku odsłonięto mural na ścianie szkoły, który upamiętnia tę wybitną polską himalaistkę i patronkę placówki. Od kilku lat przełom maja i czerwca jest czasem świętowania w szkole. Dziś chcieliśmy przybliżyć postać naszej patronki Wandy Rutkiewicz. Pięknie przygotowany program artystyczny, który przed chwilą zaprezentowali nasi uczniowie wraz z nauczycielami. To okazja do przypomnienia wartości, które prezentowała Wanda Rutkiewicz, a o to najbardziej nam chodzi. Dzisiaj to święto kręci się wokół przyjemności, rozrywki, zabaw. Przygotowaliśmy piknik dla uczniów we współpracy z Radą Rodziców, która jest głównym sponsorem tego wydarzenia. Za chwileczkę klasy 4-8 rozpoczynają grę terenową. Zadania na punktach tejże gry dotyczą naszej bohaterki, naszej patronki. Klasy 1-3 korzystają z przygotowanych atrakcji, w tym czasie dmuchańców, zabaw. Dzisiejsze wydarzenie poprzedził cykl działań. Odbył się konkurs dotyczący poezji, dotyczący naszej patronki Wandy Rutkiewicz. Młodzież tworzyła, dzieci tworzyły wiersze, zresztą bardzo mądre i piękne, przybliżające sylwetkę himalaistki. Oprócz tego przygotowaliśmy quiz, którego celem było też przypomnienie naszej bohaterki. Innym działaniem, które wpisuje się w ten cykl wydarzeń dotyczących Wandy Rutkiewicz, był wyjazd grona pedagogicznego, kadry niepedagogicznej w góry. Chcemy pokazać, że my nauczyciele, kadra też pamięta, też wpisuje się jakoś w klimat wartości, które Wanda Rutkiewicz promowała. Ale tak naprawdę najważniejszy cel, który postawiliśmy sobie przed dzisiejszym wydarzeniem, to jest radość wspólnego świętowania. Ja zawsze myślę, że jesteśmy wspaniałą szkolną rodziną. No i dzisiaj właśnie to, co się tutaj inicjuje, co widać za moimi plecami, to jest to wielkie wspólne święto, święto szkoły we Wziąchowie Wielkim, wpisujące się na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń w życiu szkoły. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli nam z atrakcji skorzystać.